Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Kamilowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj witam was w pierwszym takim solidnym vlogu na moim kanale. Nie no, tak naprawdę żartuję, to nie jest żaden solidny vlog, ale dzisiaj witam was we vlogu sobotnim. Zaczynam tak trochę się uczyć już z vlogowaniem, więc jak chcesz mnie wesprzeć, to tutaj kliknij łapkę w górę oraz subskrypcję, tam oczywiście na dole, a ja tobie życzę miłego oglądania. I teraz szybko na start tak wam powiem, że 420 łapek w górę równa się kolejny vlog, chociaż tak pewnie będzie kolejny vlog wcześniej, ale ogólnie mam szybkiego newsa. Pewnie byłeś ciekaw, kiedy pojawi się mój film o nowym studiu. Ten film pojawi się w poniedziałek o godzinie 13:00, więc ustaw sobie przypomnienie i czekaj na ten film, bo naprawdę będzie rozwalone będzie solidnie, tak wam powiem. I ogólnie w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wygląda aktualnie moje studio, co tutaj się zmieniło, co się zmieni i jak w bardzo opłakanym stanie jest. Ponieważ na streamie cały czas się mnie pytacie, czy pokażę studio, ja wam odpowiadam, że nie, ponieważ ono jest teraz w bardzo opłakanym stanie. Zaraz wam pokażę dlaczego i właśnie w tym momencie zostałem sprowokowany do tego, żeby wam to pokazać, ale pokażę wam to we vlogu, bo po prostu tytuł tego vloga to będzie co z moim studiem, więc po prostu zostawcie łapkę w górę i zapraszam serdecznie do oglądania. Więc ogólnie idąc do mojego studia, mamy tutaj bardzo wielki CV już na sam start, ponieważ jak widzicie, mamy tutaj 4 monitory ułożone w ogóle niesymetrycznie, ponieważ jak widzicie, już wam pokazuję, tutaj jest luka, tu jest luka, a powinno to być symetrycznie. Na górze mamy jakiś czwarty monitor, który i tak nawet nie jest podłączony, więc ogólnie tak to wygląda. I co? Mamy tutaj bardzo wielki syf, mamy tutaj, jak widzicie, słonecznik, jakieś wafle i no po prostu jakiś sok, który ma 2 tygodnie. Tutaj w ogóle jakieś kapsle, mikrofony i tak dalej. No i tak wygląda moje studio aktualnie przed zmianą, przed remontem, ponieważ remont będę miał około w sobotę po południu, czyli dzisiaj jak to oglądacie, to po południu prawdopodobnie będę miał remont, chociaż jeszcze nie wiem, bo jest na to 50% szans, aczkolwiek na 100% już będzie na niedzielę zrobione studio, więc no. Teraz następna rzecz to dół, czyli bardzo mocny, opłakany stan. Jak widzicie, tutaj mamy butelki. Tu mamy coś tam, mamy na jakiś rutinoskorbin. Tu mamy, kurde, syf totalny, wam powiem. Więc jak byliście ciekawi, jak wygląda moje stanowisko, to właśnie tak. A teraz wam pokażę, co z piankami, bo tych pianek właśnie ubywa coraz bardziej. Jak widzicie, tak to wygląda, ubywa tych pianek coraz bardziej, więc jak chcieliście wiedzieć, co z piankami, to właśnie to. Tutaj mamy te wszystkie pianki, które na razie zostały wyrwane. Są one praktycznie połowione. Nawet tutaj macie, jak widzicie, przerwaną piankę. I tak jest praktycznie ze wszystkimi, ponieważ tył tych pianek to tak wygląda przez to, że były obklejane klejem. Czyli tak jak powinien być, jak widzicie, jest na ścianach jeszcze dużo tego kleju i będzie to trzeba wyczyścić. Pod tym mamy tutaj tajemniczą paczkę. Oczywiście paczka to z piankami jest. Możecie pisać w komentarzu, domyślać się powoli, jaki to będzie kolor i co. Będą tak, będą nowe pianki, wszystkie nowe pianki będą i wam powiem tylko tak, będą nowe pianki i tutaj na tej ścianie, gdzie mam telewizor, będą też pianki, ale to będzie, te pianki na tej ścianie będą dopiero za około miesiąc bądź dwa, więc ogólnie tak to będzie tutaj wyglądało i no, więc lecimy teraz dalej. Więc jak będziecie chcieli zobaczyć, jak wygląda moje nowe studio, którego jeszcze nie ma, ale będzie w poniedziałek, to nastawcie budziki na poniedziałek o godzinie 13:00 na premierę. Na pewno wstawię ten film wcześniej, więc będziecie mieli szansę na polajkowanie przedpremierowo i ogólnie możecie oceniać, jaki bardzo wielki tutaj syf. I już chyba wiecie, dlaczego nie chcę pokazywać tego studia, więc macie to wszystko zawarte w filmie. No chciałbym tylko dodać tyle, że faktycznie jest tutaj wielki syf i chyba już wiecie, dlaczego nie chcę pokazywać i no tak szczerze, ja sam już nie chcę go pokazywać, ale na szczęście dwie paczki zmienią całe to studio, ponieważ zapłaciłem łącznie 1000 zł za dwie paczki, które są, nie powiem z czym, jedna jest z piankami, drugą wam nie powiem z czym jest, ale jest naprawdę grubo i zobaczycie, że było warto poczekać do poniedziałku. I co? No ogólnie standardowo będzie też stream 24-godzinny, ale to wam nie powiem kiedy, bo jeszcze sam nie wiem, ale będzie jeszcze ferie, więc oczekujcie 24-godzinnego streama w ferie, oczywiście z Daskim. Więc co? Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam wszystkich ludzi z premiery, łapka w górę, subskrypcja tam na dole. I co? Dziękuję za oglądanie, na razie, cześć, siemanko.